Cześć, witamy Was w piątym odcinku Projekt Passat. Dzisiaj jesteśmy u Michała. Siemano. I przedstawimy Wam historię tego oto Passata. Dobrze, Michale, zacznijmy od początku. Który rocznik? 92. Tak się składa, że niedawno miał 30 urodziny. Okej, okay, powiedz mi tak, a ile lat jest w Twoich rękach? 6. Pierwszy Twój Passat? Czy może miałeś poprzednio też? Nie. Drugi, około 12 lat temu miałem fajnego VR-a 9.3 w ekskluzywie. No a niestety sytuacja życiowa zmusiła mnie wtedy, żebym go sprzedał, co niestety żałuję, no ale staram się przy pomocy tego Passata odbudować to, co było. Czyli Twój drugi Passat. Ten już w VR-ze też, czy niestety nie? Nie i prawdopodobnie nie planuję. Na razie win policja mnie trzyma i chcę go zostawić zgodnie z winem, czyli tak jak jest. To powiedz mi tak, silnik? 202E. W skrzyni automatycznej, z tego tak co jest. Wiem. Powiedz mi tak, kolor kot lakieru? LA9V. I dobra, powiedz mi tak, w Twoich rękach jest 6 lat. Jak go nabyłeś? Generalnie no, szukałem spontanicznie, jak to wiadomo, szukałem VR-a, ale nic ciekawego wtedy nie było dostępnego, a ten przykuł moją uwagę, bo raz, że był w automacie, który był po remoncie i na start miałem chociaż projektory, więc to zadecydowało. Wymagał trochę pracy, ale jako start projektu był spoko. Dobra, powiedz mi tak, nadwozie kombi, kupowany jako rodzinne auto, czy już wtedy miał być projektem? Nie. Miał być od początku projektem, to nie było moje auto na co dzień nigdy, choć bardzo dużo nim jeżdżę, kiedy mam taką możliwość, ale rodzinnym autem jest tylko na zloty. Powiedz mi tak, 6 lat w Twoich rękach, od czego się zaczęło? Co jako pierwsza modyfikacja? Bo tak jak mówiłeś, projektory Hella już były. Tak jest. Co dołożone? Co jako pierwsze była Twoją zmianą? Tak naprawdę pocieszyły mnie 2 miesiące, jak go kupiłem, no i wtedy zacząłem go rozbierać, żeby przygotować blacharkę, poprawić wszystkie problemy, no i lakier. Czyli powiedz mi, lakierowany cały? Tak, w całości był lakierowany. Po tych właśnie 2 miesiącach, około 2 lat mi zajęło, żeby go zrobić, pomalować, złożyć. Oczywiście to były prace raczej w wolnych chwilach niż na jakby cały etap, nie? Dobra, czyli można powiedzieć, że jeździ dopiero 4 lata w Twoich rękach, bo 2 lata go robiłeś. Generalnie. Dobra, powiedz mi, aktualnie wygląda jak wygląda felga? No felga uważam jest dość ciekawa z epoki, dość mało spotykana. Jest to KW Turbo, 10 cali z tyłu, 8,5 cala z przodu. Opona z przodu jest 185-35, z tyłu na ten moment 205-40, ale na przyszły sezon planuję zmianę na 225-35. Szersza z tyłu? Tak, szersza, ale niższa, bo nie jestem fanem takiego wysokiego naciągu na wąskiej oponie, tylko szeroka i niska opona bardziej. Ale naciąg będzie jednak troszkę mniejszy? Proporcjonalnie różnice są znikome. Okej. Okay. Dobra, powiedz mi tak, 10 cali z tyłu, coś trzeba było pociąć, czy udało się? Znaczy standardowo, no błotniki były wycięte racjonalnie, bez żadnych hardkorów, także nic tam nie ma, ten rant błotnika był wycięty i w zasadzie tyle. ETFL jest na tyle duże, że udało mi się na milimetry spasować i do belki, i do błotnika. Dystanse z tyłu, czy udało się bez? Nie, dystanse są konieczne, bo felgi są 112, a rozstaw przerobiłem na 5x100. Dystans jest 35 mm z przodu i 35 mm z tyłu. Czyli masz rozstaw śrub 5x100. Tak, ale jest taki, przerobione są przednie piasty na 2 rozstawy. Czyli jest i 4x100 i 5x100, a z tyłu standardowo zmienione były tarcze na 5x100. Powiedz mi tak, silnik, tak jak już mówiłeś, 2.0, 2E, nic niepomodzone, czy jednak coś zmienione? Nie, żadnych modów mechanicznych tego typu w nim nie ma. Jedyne serwisowe rzeczy z historii, jaką znam, to miał kiedyś robioną muszelkę pod głowicą, a tak to bardzo dobrze się sprawuje.
nie ma z nim żadnych problemów, jeździ na pełnym syntetyku, nic nie pobiera, więc na razie nie planuję żadnych zmian. No tego silnika się tak naprawdę nie rusza, bo on jest niezniszczalny. A powiedz mi, wydeszek? Coś zmieniony? Wydech jest zmieniony. Co prawda nie ma oryginalnego katalizatora, jest stawiany zamiennik, a dalej jest 2,25 cala. Rura od przodu do tyłu i tylko oryginalny, nowy, końcowy tłumik jest założony. Ale dźwięk jest, uważam, bardzo fajny jak na 2E. Dobra, powiedz mi tak, czarne blachy. Rozumiem, że powinien być na białych, po prostu czarne pasują do designu zewnętrznego tego auta. Tak, oczywiście widać po numerach, że to nie są oryginalne, klasyczne czarne blachy, ale do wizji auta po prostu mi tak pasowały, dlatego na wszystkich zlotach, na wszystkich wentach zawsze zmieniam te czarne. Bardziej się to komponuje po prostu z autem. Dobra, słuchaj, przejdźmy jeszcze do tyłu, jak już jesteśmy jeszcze na zewnątrz. Lampy, co tam z tyłu masz? No, lampy są dość ciekawe i nie tak często spotykane, czyli tresery białe czy srebrne, no zależy jak to tam nazywa. Jak to patrzy. Tak. Blenda? Oryginał. Blenda jest oryginał, tak. USA pakiet raczej nie interesuje? Nie, raczej nie. No, z tyłu z ciekawostek jeszcze to jest dedykowana lotka Heli. Okay. Na klapę. Powiedz mi, relingi w chromie? Nie są w chromie. No, jak wiadomo, powszechnie relingi są oryginalnie w całości aluminiowe, więc zostały po prostu spolerowane. Okej, do wizji, rozumiem, pasuje do felg. Tak, i do tego paska, który jest przy pakiecie GT, i do felg. Bardziej się to ładnie komponuje, zwłaszcza z tylnymi lampami. Ładnie, ładnie czarny ze srebrnymi akcentami. Wygląda bardzo fajnie. Dobrze, już wspomniałeś o pakiecie GT. Powiedz mi, nabyłeś go z pakietem GT? Czy tak, to jest oryginalny z winu pakiet GT. Kilka tam po prostu poprawek było robione. No wiadomo, nie jest idealny zderzak pił, gdzie ma jakieś tam rysy, ale no 30 lat na tym samochodzie te elementy są, więc nieuniknione są jakieś drobne uszkodzenia. Będziemy poprawiać. Zgadza się. Słuchaj, przejdźmy może do wnętrza, bo też jest ciekawe. Nawet powiedziałbym, że bardzo ciekawe, bardzo rzadkie, a stan jego jest, że tak powiem, idealny. Powiedz mi, nabyłeś to z tym wnętrzem, czy oryginalnie on posiadał wnętrze GT kubełkowe, ale ciemny wariant. Ze względu na ciemny lakier zewnętrzny postanowiłem, że zmienię na jasne wnętrze, dlatego było zmienione w całości wnętrze. Przednie fotele pochodzą z Golfa trójki z Recaro i są obszyte oryginalnym materiałem z Passatu. Okej, okay, powiedz mi, sam to obszywałeś, czy jakaś firma? Wspólnie ze znajomym. No ja szukałem materiału, on bardziej siedział w tym obszywaniu, miał po prostu kogoś, z kim współpracował, zajmował się obszywaniem i tak wspólnymi siłami żeśmy to zrobili, nie w pełni profesjonalnie, ale wspólnymi siłami. Tak, jeszcze jesteśmy przy fotela, to pochwal się, ile fotelów musiałeś zniszczyć, żeby uszyć te dwa? No wymyśliłem sobie taki temat, żeby materiał na fotele był w całości oryginalny. Więc aby oprzeć Recaro, no to zużyłem 12 foteli na gąbki, na stelaże, na materiał, aby wybrać najlepsze komponenty z każdego fotela. Powiedz mi tak, fotel obszyte, a podokietnik? Podokietnik to jest dedykowany Kamei, obszyty również przy okazji obszywania foteli oryginalnym materiałem. I bardzo fajnie sprawdza się, lepiej niż klasyczny podokietnik z B4. No tak, klasyczny to się nadaje tak naprawdę do niczego, jako schowek służy. Tak jest. Dobra, powiedz mi tak, tylna kanapa również obszyta, boczki tak samo. Znaczy boczki i tylna kanapa są oryginalnie nieruszane w dobrym stanie, nic z nimi nie robiłem, były tylko odświeżone, wyprane, nie wymagały żadnych prac. Jesteśmy w środku, więc może przejdźmy do wyposażenia. W oczy rzucił mi się telefon, który raczej jest rzadkością. Powiedz mi, oryginalnie wyszedł, czy może coś dokonałeś? Nie był oryginalnie, ale udało mi się skompletować zestaw Noki, który jest sprawny, funkcjonuje, można z niego normalnie dzwonić, nie ma żadnego problemu, ale z racji, że nie używam go dużo, to karta wygasła, więc w tej chwili nie zadzwonię, ale próby na zlocie w Łagowie były. Żeśmy sobie dzwonili do siebie. Zgadza się. Słuchaj, co do wyposażenia reszty wnętrza, 4 elektryczne szyby? Tak, 4 elektryczne szyby, klimatyzacja manualna, jak to w GT-ku MFA, no wiadomo, lusterka, wszystkie te inne rzeczy. Z ciekawostek, no to drewniana kierownica. Ale to już dokładałeś. Tak. Tempomatu nie ma?
jest do zamontowania, leży na półeczce. Rozumiem. Słuchaj, jak spojrzymy sobie przez tylną szybę, to widzę jakieś tam dodatkowe lampy stopu, zgadza się? Tak, tak. Lampy są dołożone Hella, stopu, akcesoryjne, uniwersalne, ale z epoki. Nowe kupione były w kartonie, udało się 30-letnie nowe lampy założyć, także... No też fajne można powiedzieć, są. Że rarytas na dzisiejsze czasy. Tak, no, występują, czasami się pojawiają, ale nie jest to jakoś tam bardzo powszechne. Okej. Powiedz mi, radio, żeby współpracowało z Nokią, rozumiem, musi być gamma? Znaczy, radio nie jest podłączone pod zestaw, jest osobnym elementem, ale radio było zmienione na gammę CD, co za tym idzie, było zamontowany zestaw głośników Active. Gamma CD jest też rarytas już na dzisiejsze czasy. No jest to dość rzadki temat, no ale kiedyś jeszcze udało się wyrwać, także teraz to już temat mi, jest. Wracając do tej gammy CD, one występowały w Passacie, czy one występowały tylko w Corrado? Nie, normalnie występowały w prospektach, normalnie można było doposażyć sobie, jak ktoś był bogaty, nie było problemu. Dobra, powiedz mi licznik. Licznik jest też ciekawy, ponieważ pochodzi z wersji na Kanadę. Wyróżnia się tym, że posiada wyświetlacz wskaźnika biegu w automacie, na którym jadę. I jest on wyskalowany w kilometrach, dlatego jest dość bardzo rzadko spotykany, bo zazwyczaj wszystkie takie były na rynek amerykański w milach, a ten w kilometrach, także tym bardziej jest unikatowy. Mamy 2022, jak to nagrywamy, pewnie 2023, jak to oglądacie. Plany na, można powiedzieć, na aktualny sezon. Sezon zacznie się pewnie w czerwcu naszym zlotem, więc co zmienisz? Czy zostaje? Najpoważniejsze plany to montaż tempomatu, który już czeka, oraz jeśli wystarczy samozaparcia, to pasów USA, które też już czekają. Okej, felgi zostają, na razie zmiany. Tak, wizualnych żadnych zmian nie będzie, ewentualnie dopieszczenie jakichś tam detali. Jeszcze troszkę tutaj wracając do tematu wyglądu tego Passata, to zaraz Wam puścimy zdjęcia, jak ten Passat wyglądał w 2021 roku, bo całkowita zmiana, można powiedzieć, perspektywy. Był boksik, było rodzinne auto, a teraz jest troszeczkę inny. Tak, zmiana, jeżeli chodzi o poprzedni sezon, była duża i zmiana kół, zawieszenia, zdjęcie boksa, jakieś tam drobne zmiany we wnętrzu, lampy, także zmian było dużo. Będzie widać to z pewnością. Dobra, Michał, auto budowałeś głównie ty. Ktoś ci pomagał? Komu chcesz podziękować? Tak, oczywiście wiele osób mi pomagało. Długo by wymienić. Przede wszystkim chciałbym podziękować klasycznie swojej żonie. Jak to w każdym projekcie, jak żona nie zatwierdzi, to mąż ma problemy. Ale nie, chciałbym podziękować żonie, także wielu przyjaciołom, Igorowi, Przemkowi, Pawłowi, wielu jeszcze innym ludziom, którzy pomagali mi zarówno i przy fotelach, przy wnętrzu. Także bez tych ludzi nie, to auto by tak nie wyglądało jak teraz. No tak, aut nie buduje się samemu, buduje się wspólnie z przyjaciółmi najczęściej. Tak. I to też najbardziej cieszy. Tak, tak. Dużo jest projektów, kiedy są ukończone, zostają sprzedane, żeby kontynuować na nowym projekcie, żeby tą zabawę zaczynać od nowa. Dobra, to wszystko. Michała B3 i jego historia już za nami. A my dziękujemy za oglądanie, dajcie łapkę w górę i subskrypcję i cześć! Cześć!